Szanowni Państwo, witamy serdecznie w naszym słuchowisku politycznym Stan Poburzy. Agnieszka Burzyńska. Andrzej Stankiewicz. Proszę sobie wyobrazić, że będziemy dzisiaj rozmawiać o walce o władzę. Szanowna Agnieszko, I walczą... o pieniądze. Aha, i o posady. Rzeczywiście, Agnieszka mi powiedziała, bo jak walczą o władzę, to walczą tak naprawdę o posady i o pieniądze. Walka o władzę w Platformie. Haha, proszę Państwa, mogłoby się wydawać, że Donald Tusk jest tam hegemonem, że wjechał na tej białej klaczy tudzież habecie. Nie jest tak do końca. Będziemy na ten temat rozmawiać, ale w prawie i sprawiedliwości buzuje tak, że tam pozycja prezesa Kaczyńskiego jest niepodważalna, przynajmniej na razie, natomiast rozmaite stanowiska są wciąż w grze. I w trzeciej części porozmawiamy o teczkach. Zapraszamy serdecznie. Stan po burzy. Szanowna Agnieszko, możemy to zdradzić tym wszystkim, drodzy Państwo, z Was, którzy niecierpliwili się, czy Rafał Trzaskowski już całkowicie zrezygnował ze swych ambicji konkurowania z Donaldem Tuskiem, gdyż nie zrezygnował. W najbliższych dniach Rafał Trzaskowski ogłosi kolejną, drugą już edycję swojego kampulsu Polska który się zajmuje takimi pracami programowymi, na tym, jak Polska ma wyglądać w przyszłości, a tak naprawdę jest to przygotowywanie takiego aparatu, który w razie czego mógłby dla Trzaskowskiego poprowadzić kampanię wyborczą. I powiem Państwu tak. Osiem zespołów tematycznych. W sierpniu będzie to spotkanie. Będzie jakieś. Ponad tysiąc uczestników, wszystko robione obok platformy, żeby była jasność. Ymm, będzie zaproszony Donald Tusk, ale nie w roli supergwiazdy, tak jak to było rok temu, kiedy Trzaskowski musiał jakieś servituty wobec Tuska składać. Dzisiaj nie musi. Pamiętają Państwo, rok temu Tusk właśnie wrócił i wydawałoby się, że rozbije bank. Trzaskowski musiał się jakoś z nim dogadywać. Dzisiaj wszystko robi absolutnie obok partii. Niedługo ruszy też kampania reklamowa tego yy, przedsięwzięcia. Obok zupełnie platformy Czoskowski założył fundację, Campus Polska. Formalnie nie ma go tam w dokumentach, nie jego ani jego ludzi, ale są ludzie jego ludzi. A zatem, Agnieszko, coś się rodzi, moc trukleje. Wiesz co, no ja mam taki trochę déjà vu z zeszłego roku. Ja byłam przed tym pierwszym kampusem na takim. A to właściwie nie tweet up, tylko spotkanie z dziennikarzami. Będzie w najbliższym tygodniu, szanowni <grym> <To> taki... <grym> koledzy z innych redakcji, ale zastanów ja po boży, wtedy... dowiecie się dzisiaj już, co tam wtedy, będzie. Y, wtedy to było tak, że tam no to było akurat po powrocie Donalda Tuska do polityki, gdzie wszyscy ludzie, pamiętasz Rafała Trzaskowskiego, opuścili go natychmiast. Właściwie tam została przy nim garstka. Ja naliczyłam pięciu posłów, to znaczy kilka posłanek i jednego, y, nie, dwóch posłów i trzy posłanki tam na tym, na tym spotkaniu z dziennikarzami nikt się. Nie odważył przyjść. I taka jest prawda też, Andrzeju, trochę, że w tej chwili też ten aparat platformerski, on jednak wciąż jest uwiązany przy, przy Donaldzie Tusku. Ja nawet słyszałam taką, bo już też słyszałam o tym, o tym kampusie, że on to, że Rafał Trzaskowski musi to teraz zorganizować, żeby nie było takiego wrażenia, że on w zeszłym roku chciał właśnie przejmować platformę, likwidować szyld. Chociaż tak chciał zrobić, bo to wszyscy wiemy. I teraz też ten kampus się dzieje bez szyldu platformy i że taki chce zatrzeć właśnie tamto wrażenie, że to miało być przejęcie jakby tego projektu politycznego, i, i tak. No i co? No pojawi się Donald. Jeszcze nie wiadomo, jeszcze, b, 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 znaczy, panie jest, premierze, nie jeszcze nie wiadomo, pana nie wiadomo. zaprosili, pewnie pana tak. zaproszą, ale będzie pan po prostu jednym z gości w czasie tego tygodniowego spotkania. Ale to, nie, to się spotkania. nie zgodzi, bo ja pamiętam, pamiętam, jak było kiedyś zjazd IPP w Marsydii i Sariusz Wolski nie załatwił Donaldowi Tuskowi godnego miejsca w przemówieniach, czyli tam właściwie po Angeli Merkel od razu, tylko gdzieś na samym końcu i tak zakończył swoją karierę polityczną. Więc... Sariusz Wolski wtedy w Platformie, ale ewidentnie, że nie załatwił Donaldowi Tuskowi dobrego miejsca do wystąpienia w ramach Europejskiej Partii Ludowej, czy Międzynarodówki Hadeckiej w Unii Europejskiej, no to źle się tu musiało skończyć. Dobrze, 250 spotkań, będą gości też Trzaskowski o to gra, żeby goście byli tacy, żeby było to widać, żeby to było zauważalne. Dlatego też był w Stanach Zjednoczonych, tam rozmaite zaproszenia złożył. Zobaczymy. Z Ukrainy mają być goście. Będzie kilku ambasadorów, w tym Mike Brzeziński, ambasador Stanów Zjednoczonych. Generalnie chodzi mu o to, żeby pokazać swoją moc. To jest ewidentne rzucenie może nie wyzwania, ale rękawicy Tuskowi, w tym sensie, że Trzaskowski dzisiaj czuje, że po tym roku Chociaż Tusk na no, spotkaniach, o których za chwilę będziemy mówić z wyborcami, mówi, że to jest zupełnie inaczej. Jak przychodziłem do platformy, 10-15%, dzisiaj ma 25-30%. Wtedy wynik zaniża, dzisiaj trochę zawyża. Generalnie to nie jest tak, że on sam daje radę. Trzaskowski na to liczy. To znaczy, jak teraz pojawiają się takie wypowiedzi Tuska na spotkaniach właśnie w terenie, głównie po Ścianie Wschodniej jeździ. Że Trzaskowski jest naszym naturalnym kandydatem na prezydenta, no to obóz Trzaskowskiego konstatuje, że to wcale nie było takie oczywiste jeszcze kilka miesięcy temu. Dlatego, że Trzaskowski był jedynym politykiem Platformy, który, mówiąc najdelikatniej, bez entuzjazmu przyjął powrót Tuska do polskiej polityki. Więc jeżeli Tusk dzisiaj zaczyna go jakoś wprowadzać do obiegu, na nowo obiegu partyjnego, to on ma takie przekonanie, że to jest dowód na słabość Tuska, a nie siłę. I dlaczego, dlatego próbuje to teraz wykorzystać, robiąc ten tak, kolejny Czas jest przekonanie w tym aparacie platformianym, że jakby Donald Tusk, no wracał, kiedy notowania partii były dużo gorsze niż dzisiaj. On nadrobił to, co Platforma straciła od czasów Ewy Kopacz. On właściwie osiągnął też szklany sufit, o którym myśmy mówili, bo pamiętasz, myśmy mówili, że jemu się nie uda przekroczyć. oni mają w tej chwili około 20%. Się... kilku do 25% właściwie nie mają więcej tak, w, i, w sondażach. I ja mogę powiedzieć, znaczy, że za siebie, że uważam, że nie będą mieli. Mieli, mieli więcej. Na to być może liczy Trzaskowski, tylko jest pytanie, ciągle to samo, czy też do Rafała Trzaskowskiego, Trzaskowskiego, które zadawaliśmy w zeszłym roku. Czy jemu się chce? I czy on... Powiem tylko on sam. I czy on ma na to y, siłę, żeby rzeczywiście rzucać rękawice Donaldowi Tuskowi, bo to jest jednak y, poważny zawodnik po pierwsze. Po drugie, przekonać ten aparat, który jest zameldowany so, nadal. Powiem ci, powiem ci o metodzie, nadal. bo metoda jest taka, zobacz... Y, 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 Tusk jeździ po tej wschodniej Polsce. Tak. Mówi generalnie, że po dużych miastach nie będzie jeździł, bo, no bo po co, że duże miasta i tak zagłosują na platformę? No nie wiem, że tam hołownia będzie próbował łowić. Dobrze, nieważne. Tak, taką ma taktykę. Tak? Do jaskini lwajecie, tam gdzie pis jest silny. I mówi, hmm, a właściwie posłuchajmy, co Donald Tusk mówi. Przecież wiecie dobrze, że jestem tą osobą, która od wielu miesięcy powtarza przy każdej sposobności. Do każdego lidera partii opozycyjnej. Przestańcie udawać, że jesteście tacy samodzielni, wielcy i zdolni do. Zróbmy razem jedną listę, to wtedy na pewno wygramy. To właściwie ludzie już dzisiaj by poczuli jakąś taką ulgę i też optymizm i chęć, prawda? I, I nowy zastrzyk energii. Zresztą powiem szczerze: że dziwię się, bo gdybym ja miał dzisiaj 5 czy 4 czy 10%, to bym chętnie skorzystał z takiego wezwania. Znaczy. Powiem nieskromnie, ale nie chodzi o mnie, tylko chodzi o Koalicję Obywatelską. Ja mam najmniej powodów takich egoistycznych, żeby jakby zabiegać o współpracę innych. A jestem tym, który to robi nieustannie od rana do wieczora. I szczerze powiedziawszy, reakcje, jakie mnie czasami spotykają, bywają bardzo irytujące. Znaczy, ja mówię zawsze. Ja nigdy złego słowa nie powiedziałem nigdy o żadnym z liderów opozycji. Kiedy mówię czasami z niepokojem o Czarzastym i Lewicy, to nie jest moja bajka. No, wychowałem się w innym, jakby w, w, w innym politycznym świecie. Ale jeśli byłem wobec nich krytyczny, to raczej z obawy, że tam za dużo było takiej gotowości do flirtowania z władzą, i, i nie miałem tej pewności, że okej, okay, no coś razem zrobimy, a później po wyborach nagle się okaże, że komuś jest bliżej do Nie sądzę, żeby tak było, znaczy. Trochę z nimi porozmawiałem, obejrzałem, więc mam nadzieję, że rzeczywiście tego zagrożenia chyba dzisiaj nie ma. Bo to nie jest sport. W sporcie bym być może zaryzykował jakby star samodzielny. Ale to nie jest sport, tu nie chodzi o złoty medal czy srebrny medal. Tu chodzi o Polskę, więc ja nie zmienię swojego poglądu i będę namawiał, i będę także robił różne rzeczy, żeby doszło do możliwie szerokiej koalicji. I bo uważam, że to jest bezpieczniejsze z punktu widzenia wielkiego projektu, jakim jest odsunięcie pisu od władzy i przywrócenie pełnej demokracji, nawet jeśli jakieś partykularne interesy mojej partii na tym ucierpią. Naprawdę jestem gotów bardzo dużo poświęcić tych partyjnych interesów. Na pewno w najbliższych kilku tygodniach, jeszcze na pewno przed wakacjami, doprowadzimy do tego, że podpiszemy z wszystkimi partiami tymi demokratycznymi opozycyjnymi. Porozumienie z ruchem samorządowym, z burmistrzami, prezydentami miast o wzajemnym wspieraniu się i mam wielkie wsparcie w tym ruchu samorządowym, tak dla Polski. To są dziesiątki, jeśli nie setki w tej chwili postaci, od wójta gminy po prezydentów największych miast. I oni są gotowi zaangażować się i wesprzeć ideę jednej szerokiej listy i wesprzeć nas także w wyborach. I drugie. Też w najbliższych tygodniach podpiszemy wspólnie z Komitetem Obrony Demokracji i z wszystkimi partiami opozycyjnymi ten ruch kontroli wyborów. Ten, to, żeby nam wyborów nie ukradli, żeby nie, nie sfałszowali. I to będą dziesiątki tysięcy ludzi organizowanych przez wszystkie partie i przez Komitet Obrony Demokracji, inne organizacje, też samorządy. Te dwa fakty w ciągu tego miesiąca powinny nas przybliżyć do, do tego. Ja zrobię wszystko, żeby się tak stało. Też powiem coś brutalnego, ale nie o nich, tylko o pewnej zasadzie. Nas czekają bardzo trudne wybory, gdzie trzeba umieć stanąć też wtedy, kiedy idzie ciężko, i później po tych wyborach, w co wierzę, będzie nas czekał niełatwy proces budowania jednej ekipy z kilku komitetów wyborczych, z kilku partii. Więc ja bym bardzo chciał, żeby na listach znaleźli się ludzie, którzy przy pierwszym czy drugim niepowodzeniu nie zmieniają barw politycznych. Tylko, żeby byli i znajdę na to sposób, przynajmniej na naszych listach, żeby osoba, która chciałaby zmienić barwy, musiała się zastanowić z całą swoją rodziną bardzo, bardzo głęboko, czy na pewno opłaca jej się zmienić barwy polityczne. Innej metody nie znajdziemy, ale, ale ja taką znajdę. Czyli słyszą Państwo? Generalnie wspólna lista, tak? To jest ta idea, Agnieszka kręci no, no. głową. Co roku Ciągle. to słyszymy, ale zmiana jest taka, że Tusk. Przestał mówić bardzo źle o lewicy, to znaczy kiedyś podejrzewał ich o chęć spiskowania z pisem potencjalnie, dzisiaj już tak nie mówi. Ewidentnie idzie w kierunku jednej listy, tylko co on realnie zrobił, albo jakie ma w tej chwili szanse, albo nadzieje? No, mówiąc delikatnie, przez ten rok w podejściu liderów innych ugrupowań wobec Tuska nic się nie zmieniło. Nawet Władysław Kosiniak-Kamysz, który do jakiegoś stopnia jest. Wychowankiem Tuska, bo był młodym minister w jego rządzie, mają bardzo dobre relacje i nie chce słyszeć o jednej liście. Czy i, i co Trzaskowski może zmienić? Trzaskowski zaprasza na ten kampus. Liderów i PSL-u, i Hołownie, na przykład chce zrobić takie spotkanie z Wolnymi Sądami, z tym Stowarzyszeniem Krytyków, yy, Sędziów Krytycznych czy Prawników Krytycznych wobec działań PiS w wymiarze sprawiedliwości. Wolnych sądów z PSL-em i z Hołownią, dlatego że PSL-owcy i Chołownia mówią nieco inaczej o sytuacji w sądach. Nie mówią takim radykalnym, antypisowskim językiem, tylko mówią, że sądy, no, że PiS co prawda zrobił źle, ale sądy wymagają zmian i tak dalej. I Trzaskowski będzie próbował ich jakoś. Pożenić, osiągnąć jakiś kompromis, chce się zaprezentować, co, do czego zmierzam, w tym projekcie jakiejś szerszej współpracy opozycji. Bez tego, tu się zgodzimy, opozycja nie wygra, tylko pytanie, czy jeden, czy dwa bloki, ale bez jakiejś konsolidacji nie wygra. Trzaskowski chce się zaprezentować jako ten człowiek, który jest w stanie skleić ten projekt. I powiem Państwu tak, że pomysł jakiś luźny na listę Trzaskowskiego z hołownią wciąż nie jest wykluczony. Albo tak? to, to jest groźba, której groźba. Trzaskowski używał do platformy. Raczej groźba na razie, bo na razie jeszcze Rafał Trzaskowski nie ma zbudowanego żadnego projektu. Ale ja Ci chcę powiedzieć o tej. Wiesz, o tej... Zobacz, ten fundację założył, tak? Nie jest to dużo, ale. Dobra, Coś. poczekamy. Wielu zaczynało od poczekamy. fundacji. Jarosław Kaczyński, Szymon Kołownia, Donald Zobaczymy. Tusk. Właśnie wszyscy zaczynali od bo fundacji. Chciałabym o tej jednej liście, bo ta jedna lista no, to jest projekt y, ciągle Platformy Obywatelskiej jako największej partii opozycyjnej. No bo oni są najsilniejsi, będą y, chcieli podyktować warunki. Tak jak przy wyborach europejskich, chociaż tam trochę Grzegorz Schetyna ustąpił na rzecz lewicy i sporo osób wprowadził do Europarlamentu y, spoza Platformy, co później zresztą budziło sprzeciw. Ale to akurat y, dzisiaj nieważne. I wciąż panuje to, znaczy, oni, Donald Tusk jest za mądrym człowiekiem, żeby nie wiedzieć, że jedna lista niczego nie załatwia. Bo jedna lista w polityce to nie jest tak, że jeden plus jeden plus jeden i tam wszyscy się y, pomieszczą, tak? bo to nie, to wręcz przy, y, dezorientuje wyborców i tych list tak naprawdę, bo to już wiele analiz było, y, no to mówią, że powinny być dwie, tak, żeby nie było rozdrobnienia, więc oni się muszą dogadać. I tutaj Władysław Kosiniak-Kamysz dogaduje się z hołownią, o czym powiedział u mnie nawet w programie dosyć tak otwarcie, że teraz już może negocjować z Szymonem, bo Szymon ma 8%, on ma 7 prawie to już są na równi i właściwie. Jeszcze mogą... poczekamy, Jeszcze poczekamy. Spadnie, to czekamy że będzie, będzie ten. No i wpycha ewidentnie Kosiniak Tuska w ręce w objęcia lewicy, albo odwrotnie, lewice w objęcia Donalda Tuska, mówiąc, że no tutaj to właściwie Platforma jest, teraz już jest bardzo podobna i zbliżona do, do lewicy, więc niech oni sobie biorą tą drugą listę i niech sobie jakoś tam radzą. No Donald Tusk Wiem, że cieplej mówi o lewicy, no ale to nie jest jego marzenie, żeby być w jednym projekcie politycznym. O nie, Jacek Kurski tylko czeka, jak do nas Władysław... zrobi jedną, z jedną formację z Włodzimierzem Czasasty. Natomiast. Tak. Jeżeli, jeżeli traktować telewizję państwową jako miernik obaw yy, także rządzących o to, kto może im zagrozić, to Tusk oczywiście tam für Deutschland leci regularnie. No Nawet stop. ostatnio Tusk jest pokazywany w towarzystwie Viktora Orbana, wiesz? Tak. Jak chwali Orbana, <laughs> tak, co, 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 co coś znaczy, drodzy państwo. Ale oni się też zajmują oczywiście Trzaskowskim wciąż. Czyli jak Trzaskowski idzie do Ameryki, to oni mówią, a tu w Warszawie syf, a on pojechał orki. do tej Ameryki. To też coś znaczy. To znaczy oni wciąż uważają, że w nim jest jakiś potencjał, który w odpowiedniej Jeszcze. sytuacji może im zagrozić. Słuchaj, zawsze próbujesz wyeliminować y, ty, przeciwników, a druga strona zawsze próbuje zagospodarować tych wewnętrznych y, konkurentów ewentualnych, y, więc gdzieś tam y, ten trzaskowski y, pewnie, pewnie będzie musiał być zagospodarowany, bo ja na razie nie wierzę w te jego no, dobrze. Y, Zobaczymy za jakiś czas po prostu. Ja na razie nie ufam w jego Traktujmy jakąś taką... To jego, głównie na razie przynajmniej na tym etapie na jego rozgrywkę wewnętrzną, tak? tak? Ewidentnie to on chce zebrać ludzi, którzy może nie do końca widzą się... Pamiętam. W, czy, czy nie do końca mają wielkie szanse na karierę u, u boku Donalda Tuska, tak? Pamiętam tak to a propos takich rozgrywek, tylko to ze, spary, ze starych czasów, Jakiś 2009, nie, ósmy rok, jak Platforma próbowała zagospodarować Kazimierza Marcinkiewicza, no bo obawiając się jego popularności. Pamiętasz, to jeszcze było A. przed y, Izabel i przed Kozaczkami. i wtedy kiedy, I wtedy, kiedy dokładnie w ten dzień, kiedy pokazał się Kazimierz Marcinkiewicz z Izabeli z tymi kozaczkami i wszystko się to zadziało, to jeden z polityków Platformy, bardzo ważny, zadzwonił do mnie i mówi, no i nasz problem się rozwiązał, już go nie musimy zagospodarowywać. Także tak się zagospodarowuje różnych konkurentów albo, albo i nie. No. no zobaczymy, co wyjdzie. Co wyjdzie Będziemy się przeglądać, no, drodzy państwo. Ty tydzień 250 spotkań, to będzie w sierpniu, no chyba, że Donald zabroni, ale my się żart my żartujemy, natomiast no, Trzaskowski buduje to tak na zewnątrz, żeby pan Donald nic nie mógł zrobić. Ale tak jak państwo zobaczyli te wypowiedzi Donalda Tuska na spotkaniu w Lublinie, to Tusk jeździ, opowiada, składa deklaracje i używa też coraz ostrzejszego języka o ulubionym prezesie Agnieszki, panu prezesie Adamie Glapińskim. <noise> Agnieszka się uśmiechnęła, pewnie prezesów ulubionych ma więcej, ale o Adamie Glapińskim Donald Tusk powiedział tak o to. Niestety tutaj mleko się wylało. Nie ma takiego sposobu, który by uchronił Polskę przed recesją i gwałtownie zdusił, zdusił inflację. Więc trzeba będzie postępować znowu bardzo elastycznie i rozważnie. To znaczy, pierwszy ustabilizować, później schodzić z inflacją i bardzo dbać o to, żeby rozwój za bardzo nie ucierpiał. Ja niestety i tutaj mówimy nie o żadnej wojnie, nie o żadnym Putinie, tylko o ewidentnych błędach Lapinskiego. Teraz podnosi te stopy bez opamiętania, a trzeba było podnosić te stopy nie tak radykalnie, ale o wiele, wiele wcześniej. I to mówili mu wszyscy wszyscy ekonomiści, to nie trzeba, ja nie jestem ekonomistą, a wiem to jak to jest banalna wiedza. Tylko były jakieś powody, i to raczej polityczne powody. Polityczne powody, rozkazy z Nowogrodzkiej, żeby nie podejmować decyzji, które wydawały się jak, jak z elementarza ekonomii. Więc i to nie jest z mojej strony taka populistyczna odzywka teraz, że, że nie będę mówił o szczegółach, tylko powiem hasłowo. Ale w jakimś sensie, pyta mnie pani, co bym zrobił, żeby drożyznę opanować? Wyrzuciłbym na zbity pyzyk lapińskiego przede wszystkim właściwie stan po burzy konstatuje, że być może w ogóle wcale nie trzeba będzie wywalać Glapińskiego na zbity pysk, dlatego że jemu się po prostu niedługo skończy kadencja, a w tej chwili tutaj Agnieszka jest kronikarką naszą stanoburzową kronikarką zabiegów prezesa Kaczyńskiego, aby swego przywieloletniego przyjaciela, który parę razy gdzieś mu tam narobił koło pióra, ale generalnie trzyma się linii partii, żeby zatwierdzić go na kolejną kadencję. I ten prosty, wydawałoby się, proces... Trwa i trwa. ...zajmuje coraz więcej czasu. Pojawiają się nowe przeszkody, o których państwu za chwilę powiemy. W tle jest m.in. człowiek, który jest za bardzo liberalny, który jednocześnie prawdopodobnie, przynajmniej taką buduje atmosferę, jest skoligacony z prezesem Kaczyńskim. Dziwne przecieki się pojawiają. Agnieszko, the floor is yours. Oj, dziwne rzeczy się y, dzieją... Pojawiła się rzecz, o której ja już słyszałam dawno, że to, będzie, że to będzie używane, czyli pytanie, czy w ogóle Adam Glapiński może się starać o tą drugą kadencję. No szekspirowskie nagle... pytanie. On tak nagle... był jedną kadencję prezesem Narodowego Banku ta Polskiego. Ta ustawa się nie zmieniła. Y, cały czas jest takie samo prawo. Teraz pan prezydent powiedział: Mój ci on i proponuje go na drugą kadencję w Narodowym Banku Polskim. I teraz nagle. Pojawia się zupełnie fundamentalne pytanie. A czy on może być drugą kadencję szefem Narodowego I Banku Polskiego? Są... Gdyż. Gdyż. I są sprzeczne interpretacje, gdyż był już raz członkiem zarządu Narodowego Banku Polskiego, to jeszcze za czasów Marka Belki, kiedy Marek Belka był szefem NBP, a później został prezesem NBP, a ustawa mówi, Aha, a prezes NBP jest z automatu członkiem zarządu tak. NBP. A ustawa mówi, że członkiem zarządu NBP można być Kadencja, tylko dwie Kadencja prezesa NBP tak wynosi jak, tak 6 jak... lat, ta sama osoba nie może być prezesem NBP dłużej niż przez dwie kolejne kadencje. I ten sam przepis stosuje się do, do członków tak. zarządu i to jest w ustawie napisane, więc ja już te pierwsze wątpliwości słyszałam kilka miesięcy temu, że właściwie to będzie bezprawne, jeżeli, jeżeli Adam Glapiński zostanie wybrany na prezesa. No ale nikt się za bardzo tym nie przejmował. I teraz do gry wkroczył pan prezydent, który sam z siebie, tak jak donosi, co potwierdził Krzysiu Berenda z RMF-u, sam z siebie zlecił so, analizę. Wróćmy jeszcze parę kroków do tyłu, żeby państwu wytłumaczyć, no. dlaczego Marek Belka, który był prezesem Narodowego Banku Polskiego po katastrofie smoleńskiej, Wtedy Donald Tusk miał taką. Bo zginął Sławomir skrzypę, który był związany z PiSem, i trzeba było to miejsce zająć. i Wtedy Donald Tusk y, otwierał się na lewicę. Dzisiaj się zamyka na lewicę? Wtedy się otwierał na lewicę. I zaproponował to stanowisko Markowi Belce, który wcześniej był premierem z nadania lewicy, czy bardziej Aleksandra Kwaśniewskiego. I w 2016 y, bodaj roku na po 15 i 16 roku, kiedy już PiS dochodziło do władzy, było wiadomo, że kończy się kadencja Belki sześcioletnia i że kolejny prezes będzie z nadania PiSu, to Belka powiedział tak, okej, okay, no to kogo wskażecie? Glapińskiego wskażecie? Dobra, Glapiński wtedy już zasiadał w Radzie Polityki Pieniężnej, więc Belka powiedział, no to chodź tu chłopie do zarządu, ja Cię będę powoli wprowadzał w obowiązki, jeżeli Ty masz zostać prezesem. I to był ten moment, kiedy on za kadencji Belki był w zarządzie. I potem prezydent, tak jak można się było spodziewać, powołał Glapińskiego na prezesa banku. Czyli Belka przygotował taki, takie, takie miękkie przejście. tak? E, co, nie za darmo. Oni mu między innymi. Nie ma <laughs> darmo Oferowali mu tam jakieś poparcie w, sta, w staraniach o stanowisko międzynarodowe. Ale cały... Tak go popierali, że, że żadnego nie dostał. Finalnie wrócił. Nałono platformy i Grzegorz Schetyna, właśnie to, co powiedziała Agnieszka, zrobił z niego europosła w ramach tego lewe, lewicowego pakietu w koalicji europejskiej w 2019 roku. Ale wróćmy do naszego ulubionego pana prezesa. Bo Agnieszka ma informację, że prezydent dopiero teraz się zainteresował tą sprawą. Ja mam informację z kolei, że prezydent wiedział o tej wątpliwości. Nie, nie, ja nie, nie mówię tego, że dopiero teraz, że dopiero teraz się właściwie zainteresował, bo on wiedział o tej wątpliwości. Ja mam informację, że prezydent wiedział i. No, i przymykał oko. No, no. no miał inne interpretacje tak, yy, prawne. Natomiast to w tej chwili wróciło, ta informacja, no ale zaraz, jaka druga kadencja? Jak on był w zarządzie, a do zarządu stosuje się takie same zasady jak do prezesa, czyli nie więcej niż dwa razy, tak? Ta informacja wróciła, czy to zastrzeżenie wróciło? Po pierwsze, dlatego, że jest kłopot z wyborem dla Pińskiego i każdy kolejny element, który, yy, yy, który podważy jego pozycję wewnątrz obozu PiSu, jest na wagę złota. No dlatego. Dlaczego? No, I tu przechodzimy do punktu numer dwa, dlatego, że on ma poważnych konkurentów wewnątrz tego obozu. Czyli ktoś z wewnątrz PiSu dzisiaj mówi tak: halo, halo. No ale jaka druga kadencja? I. Na horyzoncie pojawia się, szanowna Agnieszko, ktoś zupełnie inny. Jest to Marek Dietl, który jest prezesem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, któremu też będę kończy się kadencja na tej giełdzie. I teraz tak. To jest taki zestaw naczyń połączonych. My jeszcze dokładnie nie mamy określonego kto z kim gra, ale wiemy, co jest w grze. Między ditlem z jednej strony, Glapińskim z drugiej strony, to na żeby było śmieszne. I to Glapiński w ogóle proponował Ditla na szefa giełdy papierów wartościowych, bo kilka lat temu PiS miał duży problem. Tam była potężna wojna wewnętrzna między frakcją Skoku a Mateuszem Morawieckim o obsadę giełdy. Glapiński zaproponował Ditla, dzisiaj ze sobą walczą. I teraz tak jest jeszcze. W, w tle rozgrywka nie tylko Narodowy Bank Polski, nie tylko giełdę papierów wartościowych, gdzie Litlowi się kończy kadencja, ale też państwowy zakład PZU, ubezpieczeniowy PZU. Doradcą Glapińskiego jest Paweł Mucha, były minister prezydencki, który jest w tej chwili szefem Rady Nadzorczej PZU, ale chce być prezesem PZU. I yy, Wiele wskazuje na to, że takimi informacjami Glapiński i oczywiście Mucha, no bo ma w tym interes, chce być z jednej strony prezesem PZU, a z drugiej strony chce, żeby Glapiński miał przedłużoną kadencję. I wiele wskazuje na to, że takie informacje podważające możliwość wyboru Glapińskiego na kolejną kadencję są przy okazji także ciosem w Muchę, dlatego, że to on, jako jeden z prawników prezydenta, twierdził, że... Nie jest problemem to, że Glapiński u tego Belki tam wcześniej się wprowadzał w obowiązki. I dzisiaj to, jakby, jakby ten problem, czyli ludzie, którzy, że tak powiem, sprzyjają Ditlowi, tak to ujmijmy, mówią: Ale ten mucha, co chce być prezesem PZT-u. No to przecież to on dał analizy. A dzisiaj jest tym problem. To od razu jest szansa, że tego muchę utrącimy. Z drugiej strony. Po co to Lit robi? Dlatego, że on sam, gdyby udało się zablokować Klapińskiego, on sam ma ambicje zajęcia prezesury NBP. Dlaczego? No Zwolę dziś... się nie zgodzić, ale bo, zaraz to powiem. Ale poczekaj, <laughs> Dobra. jaka jest, znaczy inaczej, czy on ma szansę? Ja uważam, że nie, nie ma Nie szans. ma żadnych. Ale to, że on myśli, że może, to jest zupełnie inna rzecz. Zaraz Państwu pokażemy, czy ja pokażę, dlaczego A ja coś się on, on, jak on o to zabiega. Natomiast lepiej być prezesem Narodowego Banku Polskiego jest milion złotych pensji rocznej, jeszcze powiem, przez inflację sobie teraz 12% więcej sobie pewnie doda Glapiński, yy, i mieć sześcioletnią kadencję, niż być prezesem giełdy papierów wartościowych, Gidl może się starać o kolejną kadencję na tym stołku, ale przyjdzie nowa ekipa jakaś, jeżeli opozycja się dogada i się wygra wybory, i wylatuje się z dnia na dzień. Więc no, takie stanowiska objęte kadencyjnością są, o wiele lepsze. Zanim zaczniesz polemikę, to ja powiem tylko na, jakby na dwa zjawiska zwrócę uwagę. Otóż nagle się okazało, wiesz, że ditl jest podobno spokrewniony z rodziną Kaczyńskich. Takie plotki zaczęły krążyć w, w prawie i sprawiedliwości. Ja nawet spytałem o to, sięgam do odpowiedzi, o, tu już mi się wypowiedziły, tak ustawiają, wiesz, że znikają te odpowiedzi, wiesz, na tych komunitacjach, trzeba zdjęcia wiem. robić. Ym, dobrze. Spytałem o to, no i dostałem odpowiedź, że, że prezes podobno był jakoś skoligacony z jego dziadkami. No to jakaś piąta woda po kisielu, ja nie wiem, czy to po mieczu, czy po kondzieli, ale jaki kłopot wskazał mój Korespondencyjny rozmówca z Ditlem jako potencjalnym kandydatem na prezesa Narodowego Banku Polskiego. Bo on wciąż wierzy, że może być. Że on jest zbyt liberalny i że prezydent się na niego nie zgodzi, a nawet gdyby się prezydent zgodził, to sam tym bardziej się na niego nie zgodzi. Ale Ditl wie, jakie są jego. Jakie są kłopoty z nim. Dlatego, droga Agnieszko, napisał manifest. Manifest opublikował. W Rzeczpospolitej, parkiecie oraz Gazecie polskiej codziennie. Nie przypadkiem. I tam zrobił wykład: silna gospodarka, zjednoczeni obywatele oraz stabilny rynek kapitałowy w obliczu wyzwań. Gdzie generalnie pisze o zacietrzewionych liberałach, którzy się mylą. Tak naprawdę. Pisze do jednego, jednego tego kuzyna po mieczu, tudzież po kądzieli, do Jarosława Kaczyńskiego. A zatem Agnieszka zaraz powie, czy Dito ma szansę, czy nie, ale je, jego rozgrywka, według moich informacji, wygląda właśnie tak, ale raczej nie ma pan szans. To znaczy, no nie ma szans, i moim zdaniem, bo ja trochę badałam, bo ja słyszałam te informacje i trochę się w nie zagłębiłam, to po pierwsze, Dito y, wie, że nie ma szans to znaczy wie o tym i chce zostać po prostu na drugą kadencję na tej giełdzie papierów wartościowych. Wiem też, że Adam Glapiński, no on tropi wszystkich tych, którzy mogą mu zaszkodzić, dotropił się właśnie do, do prezesa GPW, zbudował tutaj właśnie taką Biedoczyna. taką narrację, a moim zdaniem Adam Glapiński ma problemy zupełnie gdzie indziej z moich informacji. Znaczy, to, to, wynika, to na pewno zaraz porozmawiamy, zaraz, właśnie, powiedz, ale powiedz, gdzie jeszcze ma. Kto chce go utrącić tak, tak naprawdę? To problem pojawił się w samym Prawie i Sprawiedliwości. Wiesz dlaczego? Bo NBP, no to jest przepotężna instytucja. To są przepotężne pieniądze, to są przepotężne wpływy, tam są departamenty, które rozdają różne pieniądze. I teraz pojawiło się pytanie, co by było... Gdyby wybory jednak PIS przegrało, to jeżeli Adam Glapiński byłby wybrany tam bez żadnej skazy, bez według tych wszystkich, znaczy zgodnie z przepisami, to nie ma możliwości ruszyć prezesa NBP-u. I nadal ta potężna instytucja zostaje jakby w rękach Prawa i Sprawiedliwości. Ale gdyby można było to podważyć, i tu się pojawiła ta wątpliwość, to jest wśród polityków PiSu ona się pojawiła, to przecież nagle... Może przyjść, mogą przyjść wrogowie z opozycji, którzy wygrają ewentualnie wybory, jeżeli wygrają. I oni przejmują wtedy NBP. Ale, ale to. Ale poczekaj, jest... ale nadal jest Julia Przyłomska, której też oczywiście Pani Prezes nie może być w stanu po burzy bez pani. Nadal to ona jest konstytucją. Lady Konstytucja, no to jest tak, że, konstytucja, Chyba, że ją ale, też wybalą. Ale słuchaj, właśnie, no i tu, ale już wśród działaczy tak. PiSu pojawia się no, taki, taki niepokój, no co będzie, co by było, gdyby, no to wszystkich nas tutaj wyrzucają, a poza tym, to jest to, co mówiłam w ostatnim stanie po burzy, że Adam Glapiński ujawnił, że jedna trzecia zatrudnionych w NBP ludzi, no, którzy tam nie za bardzo coś robią, ale pobierają bardzo wielkie pieniądze, to są ludzie związani również z lewicą, i z platformą, bo Adam Glapiński dbał o to, żeby właśnie mieć tą wybieralność ponad podziałami. No i wiesz, i te miejsca mogą być rozdysponowane. To jest jedna trzecia jeszcze w tej chwili, gdyby ktoś inny został prezesem. Także ja uważam, że, że Glapiński kierując jakby te działa, w Dietla, którego tam tropi, bo panowie się nie lubią, i to jest mało powiedziane nie lubią się, i zawsze, zawsze go podejrzewa. I rzeczywiście też te interpretacje o tym um, członkostwie w zarządzie, tej dwukadencyjności, wychodziły gdzieś tam z tego środowiska prezesa. GP, GPW, to, to prawda, bo ja, tak jak ci mówiłam, nawet nie wiem, czy to nie było już jakiś rok temu, jak słyszałam o tym, że będzie, że będzie kłopot. Tyle, że wtedy jeszcze było daleko do wyboru Glapińskiego, który dzisiaj się tak bardzo przeciąga. Nikt się tym nie przejmował. Prawnicy, prezydenccy, no trochę tak zlekceważyli Tą kwestię, bo też był, pamiętaj, taki nastrój, że co tam jakieś przepisy? No, przecież my się tutaj niczym nie będziemy przejmować. Dopiero wtedy, jak się pojawiło to widmo, że NBP może przepaść. Tak? Bo oni sobie, jeżeli teraz wybiorą prezesa NBP, to nawet jeżeli opozycja wygra wybory, to zachowują bardzo. Ważną instytucję i bardzo wpływową instytucję, i taką, która ma naprawdę wielkie pieniądze i możliwości. Takie, że wiesz, co gdybyś był z, z Adamem Glapińskim dzisiaj tak, no, zakumplowany, to mógłbyś wystąpić o milion złotych na jakiś projekt. Proszę bardzo, nie ma żadnego problemu. Tam są duże pieniądze i też pojawił się właśnie strach, że. Mogą zniknąć. Drodzy Państwo, gdzieś w tle jest jeszcze Jacek Sasin, który utrzymuje dobre relacje i z Dapińskim i z Ditlem, ale nie jest w jego interesie to, żeby Paweł Mucha został szefem PZTU, więc Sasin też tam prowadzi swoją grę. Będziemy to śledzić, ale. Mamy to tych wszystkich polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy piszą do nas na znikających komunikatorach też taki apel, bo słyszeliśmy, że była ta słynna, słynna afera pana prezesa Klepińskiego, który uwielbia mieć dwór. Agnieszka opowiadała państwu o tym, że on tam zatrudnia polityków różnych opcji, żeby mu robili lobbying. To prawda, ale lubił też mieć dwór. Ja nie lubię tego sformułowania dwórki, ale były takie zatrudnione przez niego dyrektorki, mówiąc delikatnie, które nie grzeszyły kompetencjami. I słuchaj, Jedna z nich straciła stanowisko. Yy, jedna z tych pań, wiemy, która ale to w sumie dla tej historii jest najmniej ważne, ale do Was, politycy Prawa i Sprawiedliwości, piszący do nas na znikających komunikatorach apelujemy, żebyście dali nam znać, czy, czy coś jest na rzeczy w tych plotkach, które słyszymy, że ona jeszcze pod koniec yy, zaczęła nagrywać swoich rozmówców i nie tylko w Narodowym Banku Polskim, ale też w rządzie. Yy, I podzielcie się z nami wiedzą może, czego nie ma na tych taśmach, bo my rozmaite legendy słyszymy, ale chyba aż tak źle być nie może. W każdym razie, wiecie jak znaleźć, tak żeby Nowogrodzka was nie znalazła. I dla, dla państwa, ponieważ jak państwo widzą, prezes Grapiński jest zajęty głównie walką wewnętrzną, żeby dostać kolejną kadencję i podnoszeniem stóp procentowych, to Marek Suski, za którego Grujec nie raz już przepraszał. Ma dla Państwa wszystkich radę. Jak się zaciąga kredyty, na to się jest spłaca. Szanowna Agnieszko, na Marka Słuskiego, na jego mądrość można zawsze liczyć. Ja pamiętam. To jeszcze było przed kryzysem kontrolerów, wiesz, na Okęciu. On, on um, powiedział: um, A propos lotniska w Radomiu, to jest jego okręg wyborczy że, będzie bliżej. Y, że to lotnisko jest potrzebne, bo Polacy będą latając na południe, wiadomo, jak głównie się lata, żeby wypocząć na południe to żeby to mieli bliżej. Y, Okej, okay, więc y, y, dobrze, ale y, mówiąc poważnie, w 2015 roku Bronisław Komorowski radził młodym zmień pracę, weź kredyt. W 1997 roku Włodzimierz Cimoszewicz tym wszystkim... Trzeba było się ubezpieczyć. ...rolnikom, którym, którzy stracili plony na wielkiej powodzi kazał się ubezpieczać. To nie jest tak, że tylko Suski tak mówi. Też Elżbieta Rafalska była minister rodziny i pracy. Powiedziała, że trzeba ten bardzo trudny czas przeczekać. Rozumiem, że co, że mogą tak mówić, że nie będzie z tego żadnych konsekwencji, że Jacek Kurski ich obroni znaczy, oni mają przekonanie moim zdaniem że właśnie już w tej chwili mogą powiedzieć wszystko i to nie jest prawda bo tak naprawdę tu chciałam jeszcze przejść wrócić do Adama Glapińskiego, no inflacja jest jednak jego wielkim problemem ponad 12% I, drodzy i państwo i będzie około będzie pewnie, z 15. pewnie z 15 będzie i oby się na 15 skończyło jak słyszałam od ekspertów i ta inflacja go obciąża i też w Prawie i Sprawiedliwości, i to jest też drugi poważny problem Adama Glapińskiego, pojawiło się takie myślenie, no dobrze, kogoś trzeba będzie chyba obarczyć winą za tą inflację, bo te raty kredytów wzrosły nie o 200 zł, tylko jeżeli ktoś płacił za kredyt chyba 1000 zł, to w tej chwili no prawie dwukrotnie tak, wzrosły raty kredytów. Ja... ja też usłyszałam w Prawie i Sprawiedliwości taką interpretację, że no nie, 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 ale to nasi wyborcy, to no tak jak nie latają, wiesz, na z Okęcia, no to nasi wyborcy nie mają kredytów, bo nasi wyborcy to w ogóle no nie stać ich na, na kredyt, więc to jest, to jest jakiś temat, no taki, który nie będzie, nie będzie ważył. Otóż będzie, bo wyborcy PiSu mają też rodziny. I te rodziny bardzo często już się przeniosły do miast i mają te kredyty i te kredyty bardzo obciążają w tej chwili polskie rodziny i to PiS wie i politycy PiSu zdają sobie sprawę z tego, że jednak być może lepiej dzisiaj zrobić z Adama Glapińskiego takiego kozła ofiarnego. Tej całej sytuacji, znaczy kozła ofiarnego. No, nie kozła ofiarnego, tylko sprawcy tej sytuacji obarczyć go winą i wyrzucić po prostu niż niż ta sytuacja, to że, to, zdaniem, że to Mateusz Morawiecki miałby wziąć. Wiesz co, odpowiedzialność. Moim zdaniem oni, oni, ponieważ przyjęli taką linię, że inflacja to jest wina najpierw Unii Europejskiej państwa, państwo, ale to państwo potem Okej, okay, ale moim zdaniem to oni nie zmienią tej linii. Natomiast ja sobie przypominam, drodzy Państwo, wydanie stanu po burzy z początku listopada, dokładnie 6 listopada, w ogóle będziemy do tego wydania jeszcze wracać dzisiaj. Wtedy 6 listopada. Wtedy Glapiński się obudził, była drastyczna inflacja i yy, podwyżki cen wtedy były rekordowe od 245 miesięcy. I teraz tak, oczywiście, że wojna prowadzi do inflacji. W Polsce, ale w większości krajów zachodu także. Natomiast my weszliśmy w bardzo wysoką, z bardzo wysoką inflacją już w tę wojnę. Dzięki temu, czy przez to z tego powodu mamy dziś ponad 12, a pewnie będzie w latem, nie wiem, z 15% inflacji, tak? Więc ewidentnie on przespał ten moment. Dlaczego? No do, a dlatego, że wtedy, jak był za kadencji Belki, jeszcze zanim wszedł do zarządu Narodowego Banku Polskiego, był w Radzie Polityki Pieniężnej to miał opinię Jastrzębia, czyli człowieka, który generalnie chce prowadzić bardzo surową politykę pieniężną, wysokie stopy procentowe na przykład. Po czym, kiedy sam został prezesem, to prowadził politykę dokładnie odwrotną, bo różnica jest zasadnicza. Kiedy był za belki w Radzie Polityki Pieniężnej, to rządziła Platforma i on chciał im utrudnić rządzenie. A, A teraz kiedy, chce pomóc. Teraz chce pomóc i tylko, że przefajnował trochę dlatego że na krótką metę inflacja jest dobra dla rządu dlatego że rosną wpływy z podatków ale tylko na krótką metę i tylko niewielka inflacja tak a on kompletnie nad tą inflacją nie zapanował powtarzam z listopada informacje prawda więc tu jest jego wina, natomiast nie wiem, czy oni są w tej chwili skłonni. Mimo, są te rozgrywki, o których mówimy, o których mówi Agnieszka, o których ja, personalne, merytoryczne, prawne, ale ja wciąż mam wrażenie, że oni głównie będą próbowali jednak go dopiąć. To znaczy będą próbowali to znaczy, jednak na pewno, prze, przeforsować, na pewno, przynajmniej Jarosław Kaczyński. No właśnie, na pewno chce go dopiąć Jarosław Kaczyński i to jest, to jest prawda. I teraz pytanie, czy Jarosław Kaczyński rzeczywiście zmobilizuje to swoje wojsko, żeby zagłosowało tak, jak... Tak jak on chce, no, są różne informacje na ten temat. Ktoś może zniknąć, ktoś może nie przyjść. Z drugiej strony Adam Glapiński też chciałby, aby na przykład ludzie z partii Razem nie zniknęli, albo z Lewicy gdzieś tam się nie pojawili na tych głosowaniach. No trwają, bo, bo jeżeli trwają ktoś nie przyjdzie, Jeżeli ktoś nie przyjdzie, tak. to tak naprawdę pomaga mu w, w praktyce. Znaczy, jeżeli ktoś nie przyjdzie z opozycji. Tak, z tak, opozycji. Mówimy o opozycji, tak, oczywiście. No, a tutaj, a tutaj też są niektóre zapowiedzi z obozu rządzącego, że ktoś też może zniknąć, ktoś może nie przyjść. No, zaczą, zaczął się y, problem z Adamem Glapińskim, o którym my zaczęliśmy mówić już tak grubo, grubo. Ja się czuję nim... wręcz winny, wiesz, że to my <laughs> do tego kryzysu, drodzy państwo, w listopadzie zajmowaliśmy się Glapińskim. Kryzys musi dzisiaj tropić, wiesz, wszystkich, wszystkich swoich przeciwników. O, rety. No to rzeczywiście trochę lekki wyrzut sumienia chyba mamy. Drodzy państwo... To rozrywka chyba już, co? Przeciw rzeczy. Tak, tak, tak. 12% inflacji, czyli mniej więcej państwo tracą półtorej pensji. Niedługo pewnie będziemy wszyscy tracić dwie pensje. Dzięki panu profesorowi Dlapińskiemu, ale proszę słuchać pana Marka Soskiego. Przechodzimy do części kolejnej. Drodzy państwo, a imię jego Kazimierz Kujda. Mówiliśmy też, owego 6 listopada w stanie po burzy o Kazimierzu Kujdzie, to jest człowiek, który w, w, na zapleczu gospodarczym PiSu przez lata był niebywale ważny, sprawował na przemian dwa stanowiska. Kiedy PiS było u władzy, to był szefem Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, powiedzą państwo ekolog, <grytanie> biznesiki. Między innymi on dopinał rozmaite y, dofinansowania na geotermię dla ojca to usza ryzyka. Ja wciąż czekam, żeby się wykąpać w tych gorących źródłach pod Toruniem. W każdym razie to wtedy, kiedy PiS rządził. A kiedy nie rządził, to Kazimierz Kuida był szefem spółki Srebrna, która jest takim zapleczem biznesowym Prawa i Sprawiedliwości, która miała budować słynne dwie wieże, wieżowiec z biurami, z apartamentami w centrum Warszawy. Co zresztą władze Warszawy oczywiście blokowały, bo władze Warszawy... Z... Który jest jedynym wieżowcem, który nie powstanie. Tak, to jest, oni po was <laughs> pozwalają na wszystko, tylko Kaczyńskiemu nie chcieli pozwolić na wieżowiec. Dobrze, no to jest zawiedziona nadzieja, że Patryk Jaki nie wygrał wyborów w Warszawie, chociaż Jarosław Kaczyński w czasie Nagranych rozmów ze swoim kuzynem, natomiast tej inwestycji też nie był pewien, czy Patryk, jaki da mu pozwolenie. Sądzę, że by panu dał. Ale wróćmy do Kazimierza. Kuj już Szanowna Agnieszko. PiS, chcąc być partią wiarygodną, jak doszedł do władzy, to zaczął odtajniać archiwa, tak zwane zbiory zastrzeżone, akt bezpieki komunistycznej, które zostały przez służby trzeciej RP zamknięte. Czyli służby trzeciej RP oglądały te kwity, mówiły to: Możecie dać do IPN-u, żeby sobie ktoś tam obejrzał, naukowiec, dziennikarz, ktokolwiek. A tych Eben. dokumentów nie. I w tych dokumentach nie znalazły się dokumenty dotyczące. Kazimierza Kujdy. I proszę obejrzeć, co my mówiliśmy na temat tego. A mówiliśmy 6 listopada. Proszę zerknąć. Tateczka. Tateczka to są dokumenty, które Kujda dostarczył i do IPN-u, i do sądu, żeby się bronić. I teraz tak, powiem państwu Tak. Ja tam widzę pocztówki. Dowody, słuchaj, dowody na sfałszowanie notatki yy, esbeckiej. PiS stwierdził, że wszystkie dokumenty esbeckie są zawsze prawdziwe, że nikt nigdy niczego nie fałszował. Słuchaj, pisze cały swój życiorys, ale najbardziej zabawne jest to, drodzy państwo, że on tutaj umieszcza wszystkie dokumenty, zaświadczenia. Agnieszka, co robiłaś, yy, proszę ciebie, yy, 27 lipca 1978 roku? No Miałam ze dwa lata. Słuchaj, to powinnaś mieć w archiwach dokumenty na ten temat, bo on, drodzy państwo, on ma dokumenty. Na, na wszystko. wszystko. Widzę, właśnie. On ma kwity, na wszystko jakieś wyliczenia, jakieś. Yy, yy, Ale Andrzej, on papiery ma tutaj... z firm, do których pracował, niemieckich, na wyjeździe. Samuel był. Wszystkie. Tam. Nawet. Nie może pracował dla moja. Nie, <laughs> nie, wiem Kaczmy, Widokówki, ma, które no wysyłał. Właśnie. Ma wszystkie dokumenty, wszystkie wnioski, wszystkie podania, znaczki i tak dalej, i tak dalej. Ja bym nie zadzierała z nim, wiesz? Panie prezesie, zwracam się do prezesa Kaczyńskiego, on był prezesem Srebrnej. I wszystko wie. Tej Srebrnej, która miała budować dwie wieże. Jak on ma takie archiwum dotyczące swoich wyjazdów i kontaktów z bezpieką, że on, o, akademik, o akademiku na przykład coś znalazłem, słuchaj. Wszystkie adresy, wszystko, we wszystkich językach tego świata niemiecki, angielski, rosyjski. Słuchaj, kwestionariusz wyjazdu za granicę za pośrednictwem Politechniki Warszawskiej, który gdzieś tam w kwitach bezpieczniackich był. Wszystko tu jest. Panie prezesie, ja bym nie zadzierał. To ja znaczy, też nie, 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 nie. nie jak nie. widzę tę teczkę, to ja bym nie zadzierał. Drodzy Państwo, nie chcemy tu wypinać yy, tutaj piersi do medali, natomiast Agnieszko, stało się to, o czym mówiliśmy. Otóż tak cudownie się złożyło, że po tym, jak Kazimierz Kujda przesłał tę masę dokumentów, wszystkie pocztówki swoje z wyjazdów zagranicznych z lat 60., 70., 80., zaświadczenia z akademika, że nie zalega, wiesz, nie wiem, wszystkie opłaty, staże, tłumaczenia w wielu językach, Okazało się, że został, mimo toczącej się sprawy lustracyjnej przed sądem lustracyjnym, został, co ujawnił portal gazeta.pl, został doradcą w Ministerstwie Środowiska. Z środowiskiem był wcześniej związany. Bo ten Narodowy Fundusz podlega od środowiska. Różne biznesy. Środowisko to jest dobry kierunek, tak ci powiem. Ale co sugerujesz, że. sugerujesz, że mógłby mieć coś więcej niż pocztówki, które mógłby przysłać. Zajmijmy się najpierw warstwą, tą, którą znamy. Czyli został ekspertem u pani minister klimatu Anny Moskwy. I teraz tak, ona ma dość słabą pozycję polityczną, jest nowym ministrem, musi sobie tę pozycję wzmocnić, ale to jest strategiczny resort, dlatego że państwo teraz widzą panią minister Moskwę, która mówi o tym, że Rosjanie odcięli dopływ gazu, że trzeba dywersyfikować, że no Unia wprowadza embargo na ropę rosyjską. I no to jest kluczowy resort. On w czasie trwania sprawy lustracyjnej Dołącza do tego zespołu jako, jako specjalista, jako ekspert. Yy, rozumiem, że to jest taki wybieg, żeby nie podlegał lustracji. Bo on co prawda jako narodowy, szef Narodowego Funduszu, Zdrowia, yy, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska składał oświadczenia lustracyjne, są tutaj, tylko że IPN twierdzi, że one są nieprawdziwe. Więc w ten sposób powiedzmy, że unika lustracji sprawy, która się toczy. Natomiast, wiesz, no, y, zwracam twoją uwagę, że... Ale jak jesteś doradcą, to unikasz, tak? Jest to, zakładam, y, niewiele się na ten temat można dowiedzieć, ale sądzę, że sposób jego zatrudnienia, który pewnie nie jest etatowym zatrudnieniem urzędniczym, powoduje, że on nie podlega pod lustrację. Nie będzie musiał stanąć przed dylematem, co tym razem napisać w oświadczeniu, on oczywiście twierdzi, że jest niewinny. Ale zwracam twoją uwagę, mówiliśmy też w poprzednim stanie po burze, już wtedy odbierając to jako sygnał, że on wcześniej został y, szefem Rady Nadzorczej Polskiej Spółki Gazownictwa. To też jest strategiczna spółka, czyli widzą państwo, że tak powiem, no, mimo, że m, kilka lat temu nagle okazało się, że są tajne kwity na niego, którego stawiają w negatywnym świetle, żeby była jasność, no nie był Jamesem Bondem. Natomiast, no, po tych kwitach widać, że nie. Po tych kwitach widać, że nie. Natomiast, jeżeli Ty mnie pytasz, co się stało? Moim zdaniem stało się to, że jeżeli ktoś ma takie skrupulatne archiwum, wiesz, bardzo skrupulatne, to są dokumenty, tak jak Państwo widzieli, które on wysłał do sądu lustracyjnego, żeby się bronić, ale jeżeli są to dokumenty, yy, on cały taki, yy, taki przewodnie pismo przysłał, gdzie są odniesienia do tych wszystkich konkretnych dokumentów, właściwie z całego, z, całego, z całych jego studiów, kopie, listy, daty, yy, wiesz, wydaje mi się, że to jest, znaczy powiedz tak, czy wierzysz, że pan Kazimierz Kujda... Mam tylko pocztówki. Ryszard tylko dokumenty z, ze studiów? Nie. Nie. Dlatego ci zadałam to pytanie Zdaj. sugerujące. Yy, wszystko ma, naprawdę. O, pro, proszę o, zobaczyć. No, proszę, o, na przykład. Proszę, fajna tutaj, o, to proszę, była, bardzo, proszę zobaczyć. Tutaj, to po... była moja ulubiona chyba. To była twoja ulubiona pocztówka świąteczna. O, a ta zobacz, ta, tą, zobacz. Wszystko. O, tą zobacz. O, tą zobacz, tą pocztówkę. Pokaż naszym. Tym, którzy z Państwa, którzy nas yy, oglądają. Ja pokażę taką z kolei. O, wszystkie pocztówki. Generalnie. A, wiesz, a może być <coughs> też tak, że on zbiera pocztówki po prostu. Proszę bardzo, kolejne Ale myślę, że wysyłałby je do. Do IPN-u? <coughs> do, IPN <-u, coughs> do sądu <coughs> <coughs> ale słuchaj. Proszę bardzo. Ale one wszystkie. Proszę bardzo. Kolejne pocztówki. Generalnie, badem... jak Państwo zbierają pocztówki i są w Prawie i Sprawiedliwości, to nawet w sprawie ilustracji mogą być państwo bezpieczni. Yy, więc wydaje mi się, że przyjmiemy wersję, że on zbiera pocztówki i dokumenty ze studiów, co generalnie automatycznie powoduje, że prezes mu wierzy. Otóż prezes uznał, tu cytat z pana prezesa, że on był, wiesz co, on ma taki tu porządek, ja tu taki bałagan zrobiłem. W każdym razie, że... Panie Kazimierzu, jakiś spis treści pewnie tu jest. Ja ułożę to, naprawdę, obiecuję. W każdym razie, bo ja jestem bałaganiarzem, w przeciwieństwie do pana, i nie zbieram kwitów ze studiów, ani pocztówek, które komuś wysłałem. W każdym razie prezes uznał, że on jest pięciorzędnym agentem. W związku z tym na no, odcinek strategiczny dotyczący gazu, ropy, można go spokojnie w tej chwili wysłać. No co? Nie jesteś zdziwiona? No jakoś, wiesz to jakoś pan prezes ma słabość do niektórych <laughs> ludzi, o których uważa że mogli mieć jakąś dziwną przeszłość, więc jakoś nie jest. Nie, nie jestem W zdziwiony. Moim zdaniem to zawiódł bardzo IPN. Dlatego, że na przykład, przechodząc do kolejnej części naszej części rozrywkowej, w sprawie Andrzeja Przyłęckiego, który jest mężem Julii Przyłęckiej, szefowej Trybunału Konstytucyjnego. To ulubieniec i ulubieńca Andrzeja. Tak, ja, ja, ja mam jego własnoręczne zobowiązanie do współpracy. Zacytuję: Kierując się patriotycznym obowiązkiem, i chcąc przyczynić się w miarę moich możliwości do utrzymania ładu i porządku w PRL, filozof, proszę uważać, i triumfu prawdy, wyrażam zgodę na udzielenie pomocy służbie bezpieczeństwa. I to zobowiązanie, razem z jakimiś tam spotkaniami, które były, yy, i pan uznał, że to w ogóle. O co chodzi? Otóż prokurator IPN doszedł do wniosku, że rozmawiając z oficerem bezpieki, pan Andrzej Przyłębski był stroną postępowania administracyjnego i zamknął sprawę też dochodząc do wniosku, że w kontaktach z oficerem bezpieki to funkcjonariusz przekazał przyłębskiemu więcej informacji niż przyłębski funkcjonariuszowi. Więc IPN tutaj trochę skrewił w sprawie Kazimierza Kujdy, bo no, poszedł z nim do sądu, więc naprawdę trochę powściągnijcie swoje emocje, ale. Ja chcę Cię zapytać, Agnieszko, czy czujesz się winna, bo odezwała się Julia Przyłębska. Nie będziemy robić egzegezy jej wywiadu dla Tygodnika Rybackiego Sieci, dlatego że żeby zasłużyć na egzegezę stanu po burzy, do trzeba Kaczyńskim co najmniej. Natomiast ona udzieliła wywiadu, w którym właściwie mówiła do, do nas, Agnieszko. Tak, tak. Mówiła... I o nas. Ona utajniła oświadczenie majątkowe, o czym państwu opowiadaliśmy w poprzednim wydaniu i dwa wydania temu, po to, żeby ukryć nowy dom, który kupiła pod Warszawą, a chciała go ukryć po to, że ma za nasze pieniądze. Też pewnie wynajem wzrośnie, wiesz, bo jest inflacja, więc pewnie więcej zapłacimy za jej apartament niedaleko Trybunału Konstytucyjnego. Ma 20 kilometrów, wozi ją ochrona, a i tak za nasze pieniądze z jej domu do y, Trybunału i y, 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 tak musi mieć za naszą kasę dodatkowy apartament, ale dlatego postanowiła schować ten dom. I my o tym stanie po burzu opowiedzieliśmy. I niektórzy w ogóle nasi koledzy z innych mediów postanowili tam wpaść do pani Julii na imprezę. Nie, nie zastali imprezy, nie wiem, czy pani Julii zastali, ale ona udzieliła wywiadu tygodnikowi rybackiemu, który zawsze chętnie rzuci wędkę i podetnie. W każdym razie oświadczenia majątkowe składamy po to, mówi pani Julia. By odpowiednie służby mogły sprawdzić, czy dana osoba nie wzbogaciła się w podejrzany sposób. Nie chodzi o ujawnienie tego, gdzie mieszka sędzia, czy dokonał trafnego wyboru przy zakupieniu nieruchomości. Powiedziała pani Julia. Bezpardonowa krytyka pod naszym adresem. Przykro winny? mi. Przykro mi naprawdę. Przykro nam. Naprawdę nam przykro. Bo nam chyba jednak o no, coś innego chodziło. Wydawało nam się, że rzeczywiście za nasze pieniądze pani Julia Przyłębska nie musi mieć apartamentu i to nie takiego, jak mają posłowie, bo te przepisy. Nie, są... posłowie to mają klitki, klitki pani Juli, mają, a to mają ma apartamencik. No bo posłowie mają limicik. Co prawda, niektórzy też jest dyskusyjne, czy powinni go mieć, czy nie. Oni mają tam 3000 zł na wynajem mieszkania, jeżeli nie chcą mieszkać w nowym domu poselskim a nie, no, z nazywanym a on, akademiku. Nie, on Nie jest za bardzo nowy, proszę nam wierzyć. No, nie, nie jest nowy, jest stary jest. Oni nie mają luksusów, żeby była jasność. Kontrowersja dotyczy nie tego, czy jeżeli poseł mieszka na przykład 20 km od Warszawy, ale formalnie już nie w, War już nie w Warszawie, tak? Gdzieś czy, ma, na czy, ma też prawo do... czy ma też prawo do, do, do mieszkania. Dobrze, ale w... nawet jeżeli y, tu są takie ale to jest posłowie nie mają ochrony. No nie, samochodu, no ale przede wszystkim wozi. mają ten limit 3000 zł. co jak sam wiesz, wynajęcie mieszkania w Warszawie w centrum za 3000 zł. No za, za panią, no to... panią Julię płacimy pewnie, nie wiem, 8-10 miesięcznie plus podatek yy, inflacyjny dla pińskiego niedługo. No i to chcieliśmy właśnie, zdaje, się pokazać. No ale dobrze. Ale też yy, sama Julia przyłemska się nami zajęła. Czujesz się dowartościowana, rozumiem. <grymne> Drodzy Państwa, ona tłumaczy, że tak właśnie tłum... dlatego poprosiła utajnienie właśnie dlatego, że no mogłoby dojść do. Nie chodzi o ujawnienie tego, gdzie mieszka sędzia, czy dokonał trafnego wyboru przy zakupie nieruchomości. Ale Są to mnie to chodzi, jak pani? Nie, tak. nie, 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 nie interesuje pani, <grym> pani nieruchomość, tylko mnie interesuje ta nieruchomość, która wynajmowana jest za państwa pieniądze, Agnieszki, moje pieniądze, to nas interesuje. W każdym razie, to dlatego poprosiłam o utajnienie. Czując się winny do szpiku kości... Zwracam uwagę na jedno, na kompletne bzdury, jakie niesie ten przekaz w tygodniku rybackim. To jest taka zanęta z przynętą jednocześnie. Drodzy Państwo, po pierwsze, to PiS prowadził jawne oświadczenia majątkowe. W 2016 roku. Czyli, jeżeli Pani mówi, to Pani powie to prezesowi Kaczyńskiemu przede wszystkim. To miał być bat na tych sędziów, którzy są skorumpowani. Przegnili do spiku kości. Więc PiS prowadza jawne oświadczenia majątkowe. Dla sędziów sądów powszechnych i Sądu Najwyższego są wyjątki. Można poprosić o zastrzeżenie. Dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, z którym PiS walczył najostrzej, dopóki go nie spacyfikował rękami pani Julii, nie było żadnych wyjątków. Oświadczenia są jawne. Opowiadaliśmy państwu o triku, który ona zastosowała, żeby to utajnić. Tylko... Po pierwsze, problem polega na tym, że od tego 2016 roku do 2021 roku oni ujawniali majątki. To są w dużej mierze ci sami ludzie. Dlaczego teraz Przyłomska ujawniła rok temu majątek, a w tym roku nie chce? Jakby, Co to ma wspólnego z rzeczywistością? Rok temu znaczy, tak się bardzo wzbogaciła. A jeszcze jeden element: nie chodzi o ujawnienie tego, gdzie mieszka sędzia. W oświadczeniach majątkowych nie ma adresów. Są wygumkowane. Absolutnie. Więc jeżeli pani chodzi o efekt tego, co pani zrobiła, czyli ponieważ pani utajniła, to dziennikarze zaczęli się interesować, gdzie ma pani ten dom, z którym się pani spotyka z politykami PiSu, gdzie go pani ukrywa i ktoś panią odwiedził, no to, to już są konsekwencje pani czynów. Dlatego, że w samym oświadczeniu majątkowym, gdyby pani je ujawniła, to nie ma adresu. Czy nikt nikogo nigdzie nie znajdzie? Bo też nie ma takiej praktyki. Czy słyszałaś o kimkolwiek, wśród posłów, którzy też mają oświadczenia majątkowe, ministrów, u innych urzędników, kto ujawnił, że ma jakąś nieruchomość i go ktoś tam nawiedzał, nachodził, próbował yy, w domyśle zrobić krzywdę? Nie, nie przypominam sobie i nie, nie, nie było takiego, nie było takiego przypadku, nie ma tych adresów, yy, nie, nie... No to chodzi o to, żeby właśnie było tylko wykazane jaki jest dom, jakie jest mieszkanie, o jakiej wielkości, wartości. No, były tam sprawy takie, że nieraz dziennikarze się interesowali jak posłowie zaniżali. To pamiętasz, były sprawy zaniżonych wycen nieruchomości. No my oczywiście możemy dojść do tego gdzie kto mieszka, ale też zupełnie innymi sposobami. Z oświadczeń majątkowych to wcale nie wynika. Drodzy Państwo, też y, kończąc ten wątek y, y, chcę jeszcze jedno zauważyć. Otóż y, w tej grupie sędziów, która zastrzegła oświadczenia majątkowe, to byli sami zaufani y, ludzie Julii Przyłębskiej i jeden, jedyny człowiek, który z nią walczył, sędzia y, Jarosław Wyrębak, to znaczy jego status jest przez część y, prawników kwestionowany i y, Wydał oświadczenie, wiesz? Też y, po tej całej. Wszelkie Właśnie dostałem z wewnątrz Trybunału oświadczenie, które napisał. On jeszcze do niedawna. Y, przepraszam, że tak sprawdzam w różnych miejscach, jak je odczytać, ale przysłał. Człowiekiem jest takim posługującym się dość tradycyjnymi metodami y, komunikacji. Umieścił tak oświadczenie, że trudno je do końca odczytać y, z technicznego punktu widzenia. W każdym razie wydał oświadczenie. On walczył z Przyłębską. On w ogóle kwestionował legalność jej wyboru na prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Zarzucał jej łamanie prawa wewnątrz Trybunału, manipulowanie składami, pomijanie rozmaitych wniosków sędziom. Generalnie rzeź. Jest byłym politykiem prawa i sprawiedliwości, byłym członkiem. Środowiska od dawna znane ze szczególnej zaciekłości wobec Trybunału Konstytucyjnego i osób pełniących aktualnie funkcję sędziów Trybunału zdają się zapraszać wszystkich do udziału w nowym, organizowanym przez siebie ataku. Wyprostuj się to o tobie też. Pretekstem do jego organizacji stał się tym razem fakt, że kilku sędziów Trybunału w 2021 roku spełniło prawny obowiązek złożenia oświadczeń majątkowych, prosząc jednocześnie, by informacje zawarte w ich oświadczeniach objęte zostały ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych. Tutaj wypikuje, dlatego że jakieś nieistotne elementy, ale to jest dobre. Organizowanemu atakowi towarzyszy Targ Interesów partyjnych, w ramach którego pojawiają się całkowicie niezasadna, nawet absurdalne insynuacje o pomówienia przede wszystkim pod adresem dużymi literami, prezes Trybunału Konstytucyjnego. Już jest jej. Na ich podstawie w politycznym amoku podejmowane są też próby wciągania do walki z sędziami nawet prezydenta RP i marszałek Sejmu. Wobec tego ataku i innych działań wymierzonych w sędziów, także sądów powszechnych, a organizowanych pod różnymi pretekstami przez bardzo różne osoby i instytucje, zarówno teraz, jak i w przeszłości, coraz bardziej zyskują na wartości zwykła wewnętrzna uczciwość, odporność na polityczną demagogię, roztropność i skłonność do systematycznego używania własnego rozumu. Zalecamy to też razem. Z panem Jarosławem Rębakiem. Niezależnie od tego, kto kiedy wobec jakich sędziów, z jakich motywów, pod jakim pretekstem, przy wykorzystaniu jakich instytucji, także państwowych, pisma wszystkie instytucje państwowe, organizuje przeróżne seanse nienawiści, pozostaje wiara w ludzi będących obserwatorami i uczestnikami życia publicznego, pozostaje wiara w ich uczciwość, w ich sprawiedliwość, w ich mądrość i odporność na polityczne manipulacje krzykliwych partyjnych graczy. Cele, jakim służyć ma praktyka składania oświadczeń majątkowych przez sędziów mogą być całkowicie realizowane bez upubliczniania treści tychże oświadczeń. Panie Jarosławie Werębak, był pan członkiem PiSu zanim wszedł pan do Trybunału i zrezygnował z legitymacji. Trzeba było powiedzieć to swoim kolegom z Prawa i Sprawiedliwości, którzy wprowadzili jawne oświadczenia majątkowe sędziów. Bez wyzuwania sędziów Trybunału i Sądów Powszechnych oraz ich bliskich z ich prywatności, z ich osobistego bezpieczeństwa, bez narażania ich w czasie pełnienia. Przepraszam, może zmienić kliszę. Bo ja wciąż na baczność. O, to zawiesiłem się. Zdjęli to? Nie, chyba nie. Czy jesteś na baczność? Czekaj, poczekaj. Ja jestem na baczność. Czekaj, ja... poczekaj, poczekaj, poczekaj klisza. O, czekaj. Jest. Dobra, uwaga. To może zaraz zniknąć. Coś tam było. Trudnych funkcji publicznych na różne formy agresji, przemocy i napaści, będące często prostą konsekwencją wspomnianych seansów organizowanych z wykorzystaniem siły mediów. Wreszcie. Dobra, i ja na baczność. Zapomniałem. Życie zdaje się dowodzić, że mogą one pochodzić z bardzo różnych miejsc i kierunków. A do ich organizacji może być wykorzystywana nawet działalność instytucji państwowych, wszystkie kontroluje PiS. W tym kontekście konieczne jest, by podkreślić, że odpowiednie osoby, organy i służby Rzeczypospolitej Polskiej mają zawsze zapewniony dostęp do wszystkich, także tych niepublicznych oświadczeń majątkowych wszystkich sędziów. No nie odkrywa Pan Ameryki, to akurat nie jest nic nowego. Przecież nikt nie mówi, że nie składacie oświadczeń, tylko mówimy, że niezgodnie z ustawą Trybunału, którą PiS uchwalił, utajniacie te oświadczenia, wyzuwając, że nie chcecie się w... wyzuć. Nie chcecie się wyzuć w O, Dobre sformułowanie. Poczekaj, bo tu coś jeszcze. W zakresie jaki jest konieczny do ciągłego monitorowania majątku sędziów w ramach profilaktyki antykorupcyjnej, i teraz tak. Trudno uwierzyć zatem, że artykułowane z taką siłą oskarżenia pod adresem sędziów mogą mieć coś wspólnego z obroną dobra, wspólnego z obroną interesu publicznego. Nie bronimy interesu publicznego, Agnieszko. Ostatecznie jednak rozstrzygać o tym każdy musi w oparciu o swoje sumienie Poprzez odwołanie się do swojej roztropności i wrażliwości Osobiście skłonny jestem podejrzewać Że nie o obronę dobra wspólnego Ani nie o ochronę interesu publicznego tutaj idzie A o to by zdobyć jak najwięcej informacji o sędziach Najlepiej o ich miejscu zamieszkania Po to by ich później dopaść, osaczyć i zaszczuć Najlepiej w ich miejscach zamieszkania Wydaje się, że dla wielu żądnych karier osób to dzisiaj kusząca droga do realizacji ich partykularnych, często partyjnych interesów, nie liczących się z dobrem wspólnym i z interesem publicznym. Ufa. On, to do nas, już... do kogoś jeszcze. Do kogoś jeszcze? No instytucje publiczne, które... Ale te instytucje publiczne to wszystkie w rękach y, PiSu. Tak? Drodzy no, Państwo, z tym pytaniem... Bo, bo one tam mają też stać z nami razem, tak? W jednym szeregu? Znaczy, ja, 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 mówię, jest, ja sobie to odsłucham jeszcze raz. Nie jest, nie jest przykro. Dobra, ale już nie muszę chyba na baczność. Już tak Dobrze, drodzy państwo, i, i, e, chciałem jeszcze zakończyć, ale jeszcze jedna rzecz małostkowa mi się przypomniała, szanowna Agnieszko. Powiedzieliśmy państwu, że telewizja państwowa sobie przypomniała, że Donald Tusk się kolegował kiedyś z Wiktorem Orbanem. Tak było, powiem państwu więcej. Kongres liberałów, kiedy powstawał na początku lat 90., to za swój wzór miał fides który powstawał jako organizacja, wyrosła z ruchu studenckiego. Więc tak, natomiast, droga Agnieszko, kiedy Unia Europejska, Komisja Europejska zdecydowała, że wycofuje się z dostaw rosyjskiej ropy, czy przestaje kupować w ciągu pół roku rosyjską ropę, a produkty pochodne do końca tego roku, to yy, nie słyszę jakiegoś entuzjazmu w obozie władzy, natomiast yy, słyszę krytykę. Na przykład Joachim Brudziński, poseł PiS do Parlamentu Europejskiego powiedział, krytykuje to, że Unia nie pozbywa się gazu, że nadal kupuje rosyjski gaz. Wasz Zielony Ład ma być zasilany ruskim gazem, powiedział. Chodzi mu o to, że strategii Unii Europejskiej odchodzenie od, no, od węgla... Przechodzenie do zielonej energii ma być zrobione przez gaz, bo gaz jest mniej. Tak, paliwem jako paliwo mniej, przejściowe. Tak, tak. Jako paliwo przejściowe, mniej yy, niekorzystne dla środowiska. Wasi przywódcy namawiają nasz, wasze firmy, by nie likwidować biznesu w Rosji, bo marzą wam się brudne, poplamione krwią, ruble, które wymienicie na euro, rzekomo już czyste. No taki poeta Joachim Brudziński, jak zwykle. Tylko nie odniósł się w ogóle do tego, że planowane yy, wprowadzenie tego embarga na ropę. Yy, Byłoby historyczną klęską według Wiktora Orbana, który napisał tak w liście do Komisji Europejskiej, do Ursuli von der Leyen: Węgry i Słowacja mają mieć i tak w ogóle wyjątek, bo są bardzo uzależnione, są uzależnione. do 2023 roku, do końca, a mimo to. Orban pisze, ani Węgry, ani cała Unia Europejska nie są gotowe do przyjęcia i realizacji posunięć proponowanych przez Komisję. Sankcje można przyjmować, jeśli we wszystkich państwach członkowskich spełnione zostaną wszystkie niezbędne warunki. Czyli on generalnie sankcji nie chce nie słychać Joachima Brudzińskiego, ani polityków pisu w tej sprawie. No jakoś nie jestem, nie jestem kompletnie zdziwiona tym. Zresztą oni teraz tak jakby trochę chcieli o Orbanie zapomnieć, tak? No teraz on, Orban jest człowiekiem pyta, Tuska. No, człowiekiem Tuska jest, no wiadomo, wszyscy, wszyscy źli ludzie są ludźmi Tuska. I Orban jeszcze to na dodatek mówi otwarcie, bo Słowacja jest w innej sytuacji, bo Słowacja chce się uniezależnić. Słowacji dostarczają broń do Ukrainy. Tak, i oni też, jest... oni też chcą zrobić coś. Tylko oni no, no, mają w 100% uzależnienie od, e, od Rosji, no więc, ale zamierzają z tym walczyć. A Wiktor Orban wręcz przeciwnie. No, Wiktor Orban rzuca się w objęcia e, Władimira Putina nadal. Nie zamierza nic, panie, no, panie nic zrobić. Panie Joachimie, jojo, Brudziński, tak jest nazywany y, Joachim Brudziński, per jojo. Ale w ogóle jakoś mało aktywny jest. Bo on liczy, że oni się tutaj wszyscy powycinają. a on wróci. A on wróci. Ale tak. znaczy się. Państwo, i teraz tak, tak. nic do rzeczy poważnych. Tak jak powiedziała Agnieszka, nic 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 broń przeciwrakietową na, yy, do Ukrainy. Początkowo Słowacy na początku wojny byli wystraszeni, bali się wysyłać sprzęt. Proponowali nawet Polsce, żeby przez Polskę, żeby Polska dostarczyła ich sprzęt, tak, żeby wzięła, odebrała ze Słowacji albo oni dostarczą nam, a my do, przerzucimy na Ukrainę. Natomiast sytuacja się teraz zmieniła. Słowacy się bardzo zaangażowali i jak Państwo słyszą, w sytuacji odcięcia gazu przez Gazprom, Słyszą państwo kilka rzeczy, yy, o, że nie będziemy kupować ruskiego gazu. No mówiliśmy państwu, że to nie jest prawda, bo kupujemy rosyjski gaz tylko, że z Niemiec. W tym tygodniu pan prezydent otworzył otwarty już interkonektor z, z Litwą. Z Litwą. <laughs> Panie prezydencie, kilka dni wcześniej otworzyli ten interkonektor, a pana zaprosili pięć dni później. No to niech pan się trochę upomni, że pan tak realnie otwierał ten interkonektor, który po co otwierać, coś, to już jest otwarte. Ale my na razie i tak będziemy pewnie y, z Litwy dostawać gaz i tak rosyjski. Ale docelowo Litwa dąży ku uniezależnieniu, więc no to jest jakiś kierunek, tylko to też nie będzie duży kontrakt. Ale jeżeli chodzi o Słowację, no to jeżeli będziemy kupować gaz ze Słowacji, jeżeli będziemy interkonektor ze Słowacją, no to będziemy dostawać gaz z Węgier, czyli gaz rosyjski, tak czy inaczej. Tak? O tym wszystkim trzeba pamiętać. Nie zmienię to faktu, że Wiktor Orban jest taki, jaki jest, a Joachim Brudziński liczy, że my w stanie pobożnym mamy amnezję. Otóż masz amnezję? Nie. Panie Achimie, to bez żartów. 2014 rok. Mówiliśmy to o tej dacie Państwu wielokrotnie. Putin najeżdża Krym i atakuje Donbass. I w ogóle, jakby. Ja mam déjà vu czytając wypowiedzi Orbana z tamtego czasu. Węgry nie są stroną tego konfliktu. Węgrzy są bezpieczni. Um, no tak, tylko wtedy też wszyscy tak y, trochę reagowali. Joachim Brudziński był rozczarowany, Agnieszko. W kwestii Ukrainy stanowisko premiera Węgier oceniam krytycznie, tak powiedział. Um, powiedział też, że gest Orbana łamie solidarność europejską. Nadużyciem 2014 rok. Pewnego rodzaju nadużyciem, czyli rok przed dojściem PiSu do władzy półtora roku. Pewnego rodzaju nadużyciem jest twierdzenie, że PiS wzoruje się na Orbanie, szczególnie jeśli chodzi o politykę zagraniczną. To dla tych z Państwa, którzy nas oglądają, to teraz Państwo zobaczą na ekranie, a dla tych z Państwa, którzy nas słuchają, to ja Państwu przeczytam jeden z wielu tweetów Joachima Brudzińskiego. To zdjęcie chyba w ogóle, zobacz, on zrobił chyba sam, bo on w ogóle specjalizował się w zdjęciach Jarosława Kaczyńskiego z Wiktorem A -a. Orbanem. Moglibyśmy całą sesję zrobić, panie Jakim, z zdjęć, które pan zrobił w 2016 roku, to jest chyba 2017 rok. Prowadzaliście się z nim i pan był gorącym zwolennikiem, premier Wiktor Orban i prezes Jarosław Kaczyński, wszystko dużymi. Wojownicy, hashtag, wojownicy prawdziwych wartości w Europie. W 2017 roku pan to pisał. Chociaż w 2014 roku widział pan, jak reagował Orban na sytuację na Krymie, na zajęcie Krymu i na wojnę w Donbasie. A dzisiaj pan atakuje Unię Europejską, która akurat wprowadza kolejne embargo. Najpierw węgiel, teraz ropa. A o tym człowieku o którym od 2014 roku można było przewidzieć co zrobi w sytuacji zaostrzenia sytuacji w Ukrainie. Pan milczy. Rani pan me serce. Moje też, ale wiesz, co najsmutniejsze jest to, że to wszystko jest właśnie używane do wewnętrznej y, polityki, znaczy to wszystko się robi na użytek y, tego co się dzieje wewnątrz, bo tak jak ty tutaj wyliczasz, Joachim Rodziński dokładnie w 2014 roku był Sceptyczny wobec, delikatnie mówiąc. Gest Orbana łamie solidarność Unii Europejskiej. Łamie też, no tak, łamie też wiele, wiele rzeczy, ale później, no, później Wiktor Orban jest potrzebny, tak? potrzebny jest PiS do, walki do walki z Unią Europejską, więc wtedy już się robi zdjęcia i suitwocie w różnych miejscach. Przecież wtedy pielgrzymki pomiędzy Polską a Węgrami, prezesa i premiera węgierskiego, to było coś bardzo częstego. To znaczy yy, bardzo często Jarosław Kaczyński słuchaj, w ogóle się ruszał z Polski wtedy. Naprawdę były tam yy, zdjęcia i w Budapeszcie. No dobrze, no i, i co? no I tak co sobie wojowali z tą Unią Europejską. Unia nadal jest niedobra, chociaż wprowadza sankcje. Same duże litery. Redaktor Agnieszka Burzyńska i redaktor Andrzej Stankiewicz. Hashtag wojownicy prawdziwych wartości w Europie. I kciuki do góry, drodzy państwo. Urzekł mnie Joachim Brudziński. Słyszymy się, drodzy państwo, za tydzień w naszym słuchowisku politycznym Stan po burzy. Agnieszka Burzyńska, dziękuję Andrzej bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.